kto kocha swoją mamę, łapkę w górze na pewno zostawi. Tak na szybko po walce, no cóż, niestety nie udało się, tylko i wyłącznie to jest moja wina. Czasem porażki uczą więcej niż wygrane. Za wygraną. Ziomko, za twoją wygraną. Za moją przegraną. Lekcje pokory. Będzie do przodu kolejna. Słuchajcie, no tylko nie zawsze się wygrywa. Jedna porażka. Kolejne zwycięstwo. Kolejne zwycięstwo. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za tyle słów wsparcia, tyle wiadomości, jest ich setki, jeśli nie tysiące. Naprawdę, powiem wam, jestem bardzo zaskoczony tym, że mam od was takie wsparcie. Oczywiście od swoich bliskich, no to jasna sprawa, ale od was, czyli od osób, które znają mnie tylko z Instagrama. Mega bardzo wam dziękuję, że jesteście ze mną. Wszystko jest okej, okay. To tylko kolejna lekcja w życiu. Nie zawsze odnosi się sukcesy. Chcemy je odnosić, ale niestety czasami musimy pogodzić się z porażką. To też jest wpisane w to, co robimy. Dziękuję jeszcze raz. Jesteście kochani. Wojna w klatce, szacunek w obalce. Bardzo silny, powiem ci tak. O, nabił mi parę guzów. A ja spod niego się nie mogłem wydostać. Jak ale złapał, to już nie chciał puścić. Ale było zajebiście. Gratuluję. Wielkie dzięki, wielkie dzięki. I tak to się robi właśnie. Jebną to jebną, na chuj drżyć temat. Good job, Adrian. Nery. Siemanko, mordeczki. No a teraz tak bez żartów. Mocny ten Adrian Tyson. W sensie ładne uniki, wszystko ładnie. Nokautu nie pamiętam, no bo zgasło światło. Gratulacje, naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co zrobili z Adrian Pollock. Teraz to jest prawdziwy czempion. Nie mogę się doczekać walki, wie, wiury Polak. No i co? No i u mnie wszystko spoko. Tak wygląda ten sport. To był lepszy. No i co? A, no i dzięki za wsparcie przede wszystkim. Dobra, a teraz tak kilka słów na poważnie. No jakby przepraszam wszystkich, których zawiodłem. Tim Malczyński został rozjebany w dwie edycje. No i co, no? Mam nadzieję przynajmniej, że wszyscy, którzy mi kibicowali przez te 3 lata, kiedy byłem mistrzem, dobrze się bawili, że dałem dużo motywacji młodym, że jednak można być chudym patykiem i wygrywać te walki. Dzisiaj dostałem zajebisty knockout. No i co? No przepraszam tych, których zawiodłem, a ten... No, i lecę dalej, nie? Trzeba wrócić na treningi, napierdalać dalej. Zobaczymy, może federacja jeszcze przyjmie byłego mistrza, także... Tim Malczenko i widzimy się, albo się nie widzimy. Pozdrawiam. Mordeczki, przepraszam wszystkich, których zawiodłem i nie napierdalałem siostro w pierwszej rundzie, ale taki był nasz game plan. Totalnie nic nie robić w pierwszej rundzie, dać mu się wystrzelać i wybadać, co on tam robi. Spodziewaliśmy się obaleń, no dlatego też było bardzo spokojnie z mojej strony. Ja w ogóle nie straciłem siły w pierwszej rundzie i miałem ogromną ilość mocy na następne rundy. Wiem, że wiele osób zawiodłem, bo spodziewało się fajerwerek, no ale tak naprawdę była to dominacja z mojej strony. 2 razy na nim leżałem. Zrozumcie też. Musicie mnie zrozumieć, że taki był game plan, żeby oszukać przeciwnika i wybadać go przy okazji. Też to zrobiłem, ale na pewno fajerwerki większe palimy na następnych walkach, tak czy inaczej wygrana zaliczona. What the fuck? What the fuck? Wow! Prawdziwy czempion jest tylko jeden Adrian! Jest z nami. Mamy to! Au, 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 au! Tak jest! No i co? And the new! Mordki, udało się wygrać. Nam. Brakuje tu tylko Kamila Jenela, ale on też jest tutaj wygrany z nami. No i wbijajcie na Lunar Store, bo ja pierdolę, jakie tam są super rzeczy. Tylko jakie super klapki na lunarstore.pl tylko macie to. Dziękuję.
Siema, już jestem tutaj w pokoju po walce, trochę pobijany. Nie wiem, co mam powiedzieć. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali, którzy byli ze mną. Naprawdę dziękuję wam. Wyobrażałem sobie to wszystko troszeczkę inaczej, ale no co, czasami tak bywa. Trzeba iść do przodu. Sorry ogólnie, że musicie widzieć mnie w takim stanie, ale naprawdę mam w sobie tyle emocji, że nie wiem co po prostu mam opowiedzieć. W ogóle ten mój kalafior, który miałem, normalnie mi tak wywaliło doszczętnie już, że palce nie mogę włożyć do środka. I co, dostałem jeszcze medalion od teamu wilka takiego. Dziękuję bardzo wam. I co, lecimy dalej do przodu. Ale powiem wam, że jest mi ogólnie mega, mega ciężko teraz w głowie. Naprawdę. Nadal nie mogę sobie tego... Naprawdę, bo wyobrażałem sobie to wszystko zupełnie inaczej. Przez całe te 2-3 miesiące wkładałem całe serce w treningi. Trenowałem po 2 razy dziennie, czasami nawet i 3. Olałem też, jakby przełożyłem szkołę na bok i poświęciłem się. No ale cóż, no. Jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim za wsparcie, za wszystko. I co? Nie wiem, co idę zrobić teraz. Poszedłbym spać, ale tyle jeszcze mam emocji jakby w głowie, że na pewno teraz nie zasnę. Więc no, ja na razie się izoluję tutaj od internetu, muszę ogarnąć umysł, głowę i będę się do was odzywać w najbliższym czasie. Yo. No i chciałem jeszcze podziękować trenerom tutaj, którzy byli ze mną, którzy mnie przygotowywali przez ten cały okres. Naprawdę dużo się nauczyłem i dzięki wam wielkie. Naprawdę są to wspaniali ludzie, więc gracias. Dziękuję rodzinie, dziękuję wszystkim. Naprawdę bez was nie dałbym rady. I coś jeszcze chciałem powiedzieć. Lecimy do przodu, moi drodzy, lecimy do przodu. Nie poddajemy się. Chciałem was przeprosić jeszcze raz za mój stan, bo ja tak po prostu już mam, że jak jest tyle emocji, na czymś mi zależy i no niestety nie udaje się to. Po prostu no jestem, że tak powiem, wrażliwy i no i łzy łatwo lecą. No ale no cóż, lecimy do przodu, nie ma przebacz, lecimy dalej na matę, nie poddajemy się. Go!